Siema, z tej strony Hogat. Dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w GTA 5 na trybie single player i od razu na samym starcie powiem, że dzisiaj wchodzi nowa aktualizacja do GTA Online. Jeżeli nic się oczywiście nie zmieniło i nic się nie stało, ja oczywiście ten odcinek nagrywam dzień wcześniej, także pierwszy odcinek u mnie na kanale z tej nowej aktualizacji w GTA Online, czyli GTA Online Gun Running, pojawi się już jutro. To będzie taki specjalny środowy odcinek, kiedy pokażę wam mniej więcej co tam się znajduje i może już coś kupię, bo parę milionów udało mi się nazbierać specjalnie na te modyfikacje. Kto był na live'ach, ten wie, że robiliśmy sporo hejstów. Także dzisiaj, korzystając z tego, że jeszcze modyfikacje działają, ponieważ wiecie, modyfikacje nie działają przez jakiś czas, dopóki nowy script hook nie wyjdzie, czy później reszta modyfikacji musi zostać zaktualizowana najczęściej. Po nowych właśnie zmianach w GTA. Także od razu powiem, że dzisiejszy odcinek i ten odcinek, który za tydzień zobaczycie, czyli też we wtorek, dwa wtorkowe odcinki, nagrywam jeden po drugim, będę nagrywał jeden po drugim. Ogólnie dzisiaj porobimy, powiem tak, zrobimy sobie ten oto samochód, który tutaj widzicie, przerobimy go sobie oraz potestujemy go w mieście typowo, bez reszty modyfikacji. Ogólnie zmieniony samochód, jest to dodane przez add-on w sumie, metodą add-on jest tutaj dodany nowy samochodzik. Jest to Jeep Wrangler Trail Cut Concept 2016 plus zmieniony handling, czyli inaczej całkowicie niż normalnym, nie wiem, bo to jest jako Mesa chyba, a więc inaczej całkowicie się tym pojazdem steruje, inaczej on działa, a jak działa, to za chwilę zobaczycie. A kolejny odcinek, czyli za tydzień wtorkowy, będę po prostu korzystał z tego samego samochodu, tylko na specjalnie przygotowanej mapie pod ten samochód. Także zapowiadam od razu kolejny odcinek. Odcinek czwartkowy, przepraszam, że tak długo na początku tej informacji, ale to są bardzo ważne rzeczy. W czwartek nie będzie odcinka z modyfikacji ogólnie, chyba z takich zwykłych, bo prawdopodobnie nie będą działać. Wiadomo, może się zdarzyć, że hej, script hook nagle szybko wyjdzie, albo nie trzeba, może będzie nowego, chociaż pewnie trzeba będzie. Ale w czwartek postaram się zrobić dla was odcinek, gdzie może uda mi się zespawnować te nowe samochody czy nowe pojazdy, które będą dodane do GTA Online, bo wiadomo, no ja, mnie nie będzie stać na wszystkie, także też tak jak już to robiłem w poprzednich odsłonach, przy ostatnich aktualizacjach, po prostu przetestujemy je na singlu. Także można powiedzieć, że taki troszeczkę tydzień z GTA nam się szykuje, no, oprócz piątku i soboty, na dobrą sprawę, no chyba że wliczać GTA Vice City. Także na początek jeszcze zrobimy coś takiego, że kupię sobie tą rzecz, bo nie wiem dlaczego jej nie miałem kupionej, chociaż ją kupowałem na pewno, chyba nawet na odcinku. Oraz oczywiście na początek przypomnę, że jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz włączyć powiadomienia, by te filmy po prostu była większa szansa, że je zobaczycie. Bo nawet jak macie powiadomienia włączone i subskrypcję, to nie znaczy, że je na pewno będziecie mieli. Ja sobie jeszcze zapiszę od razu, zrobię sobie szybki zapis. Halo, czemu nie mogę zrobić? Halo, czemu? Proszę, o teraz mogę chyba zrobić. Dokładnie, widzicie zresztą wszystkie zapisy na 100% zrobione. Okej, i przechodzimy do creme de la creme tego odcinka, czyli testujemy Jeepa Wranglera. Nie wiem, czy to chyba W jest nieme, tak mi się wydaje. To jest Wrangler Trail Cut Concept 2016. Jeżeli patrzcie, no właśnie cała magia tego samochodu będzie polegać na tym, że będę miał problemy nawet, żeby dojechać do przerobienia tego samochodu. Patrzcie, jak go rzuca po prostu. Ten samochód jest opętany. To jest najbardziej wystrzałowy, skoczny samochód w GTA w tym momencie. Jeszcze jak handling jest zmieniony, patrzcie jak się hamuje tym samochodem. Ja pierdzielę, patrzcie jak go rzuca. Skaczący samochód, albo samochód na sprężynach. O, może tak nazwę ten odcinek. Samochód na sprężynach Jeep Wrangler Trail Cut Concept 2016.
A z tego, co tylko zdążyłem wyczytać, na Wikipedii w sumie nie ma zbytnio o tym pojeździe. Widziałem, że chyba jest taki pojazd w Forzie Horizon albo w jakimś, albo coś takiego, Forza Motorsport, nie, w jakiejś Forzie chyba, nie grałem w te Forzy, także nie wiem, tyle co przeczytałem. Także jakbyście mieli informacje o tym samochodziku, to śmiało piszcie, Boże, jak go rzuca. Ja tylko jak włączyłem te modyfikacje, już wiedziałem, że będę się dobrze przy tym bawił. Naprawdę, oczywiście modyfikacje wszelkie, których użyłem, a są to 3 modyfikacie, w sumie dzisiaj będą użyte tylko 2, ale kolejna będzie jeszcze użyta za tydzień w odcinku. A to jest dokładnie miejscówka, już wam pokazuję, bo mam wczytane na menu trainerze, to jest tutaj. Park krajobrazowy Góry Chiliad. To one będą oczywiście w opisie pod filmem podane, także jak chcecie się pobawić czymś takim, to śmiało wchodźcie. Modyfikacja do zainstalowania nie jest jakaś ultra trudna. Add-on oczywiście to jest samochód, można też w trybie replace zrobić, replace, czyli podmienić po prostu mesę bodajże. I handling też nie jest trudny do zrobienia. Wszystko zresztą tam jest w plikach po angielsku zapisane. Okej, dobra, ulepszenia, pancerz, ulepszymy hamulce, silnik. Boże, jak ten samochód będzie jeszcze szybszy, to ja po prostu padnę. Światła, reflekt, nie no, ksenonów nie będziemy dawać ani neonów. Chociaż neony jakby wyglądały tutaj. Ich prawie nie widać, także nie, zostawimy to sobie. Ogólnie jeżeli chodzi o tego Jeepka, on mi strasznie przypomina, ale prawdopodobnie dobrze, że mi przypomina, szczególnie z tą gwiazdą i z tym napisem, właśnie te stare Jeepy, wojenne typowo amerykańskie, gwiazdka amerykańska, właśnie US Army, także design jest całkiem niezły. Ale te amory, w ogóle te zawieszenie, te sprężyny, jak to lata wszystko! Ja się nie znam zbytnio na samochodach, ale kto się zna, może tutaj, o śmiało, proszę bardzo, pokazuję wam jak to mniej więcej wygląda, póki mogę tutaj od dołu zrobić. Tyle co w Car Mechanic Simulator wymieniałem o tego typu rzeczy. W sumie też fajna gra swoją drogą, też bym chętnie, kurczę, do niej może wrócił na wakacje. Jeżeli chcecie, śmiało dajcie znać. Aha, bo tutaj możemy oznaczenia po prostu zmieniać. Mamy taki oczojebus, oczojebus, tylko nie oczojebus, bo biały. Trail cat, to jest ogólnie, trail cat to nie jest jakieś może zwierzę, bo cat to wiadomo, że jest kot, ale na przykład bobcat to jest taki ryś, nie? Także coś takiego, trail cat to może też jest jakaś odmiana kotołaka jakiegoś. Szczególnie, że mamy tutaj logo. Mamy też moro, ale takie ciapate. Mamy też oznaczenie, aha. Mamy 2 oznaczenia militarne, jedno ciapate i 2 takie. Wiecie co? Ja chyba oczojebusa wezmę, ponieważ najbardziej się po prostu w oczy rzuca. I dlatego go sobie zgarniemy. No, oczojebus się najbardziej rzuca w oczy, więc prawdopodobnie przy tym zostaniemy. Aczkolwiek no, to mi się podoba chociażby. Oznaczenie takie militarne, ale weźmiemy sobie oczojebusa, żeby po prostu ładniej wyglądał na odcinku. Zawieszenie, ale patrzcie, czy jak obniżymy? Nie, nie obniżymy zawieszenia tym razem. Skrzynia biegów, ok, turbo dorzucimy. Chociaż ja się boję tego, jak to będzie działać. Może wiecie, co zrobimy jeszcze? Ja teraz potestuję przerobiony samochód, a może na tamtej mapie będę korzystał ze standardowego, tyle co oznaczenie zmienię też na jakieś inne. O, i to myślę, że jest chyba dobrą opcją. Opony mogę zmienić jeszcze na jakieś co, terenówki. Chociaż powiem wam, te opony jakby na takie terenowe zmienić, jeżeli to nie zmieni żadnych tam rzeczy w środku, no to czemu nie, bo te opony akurat nie, to jest chyba najsłabszy punkt tego samochodu. Takie wyglądają jakby, no sztucznie wyglądają strasznie moim zdaniem. I można byłoby może jakieś tutaj fajniejsze oponki wlecieć. Jezu, Raidery. Coś takiego wrzucić, może jeszcze dodać kolor jakiś fajny, no nie wiem, podobają mi się chyba bardziej te zwykłe rockstarowe koła. Także dzisiaj przerabiamy, ale właśnie, dobra, to jest plan, dajcie znać w komentarzach, aczkolwiek no ja to zrobię, wiadomo, że bez komentarzy, ale fajnie byłoby na pewno waszą opinię poznać, widzicie? Mamy ten klocek hamulcowy, który tam, te tarcza hamulca, o tak, to była chyba tarcza hamulca, chociaż nie, tarcza to było to, no to z hamulca tutaj takie, co wymieniałem w Car Mechaniku, widzicie, tutaj pasuje, a na innych kołach tak średnio będzie pasować.
na innych opłonkach. O, jakby to zrobić, jakby to chwycić. Na tych chyba jeszcze Matslingerach to pasuje. Kolor kół czarny, a zielony jakby taki oczojebusa. Nie, zostawiamy czarny chyba. Co możemy jeszcze? Projekty opon. A, to możemy dodać. Biały kolorek zawsze spoko. Tu będzie biało, czarno, zielono, oczojebnie. No i szyby, ale też szyby to za dużo i zmiany tak naprawdę nam nie da. O, patrzcie, to nam zmienia reflektory, jak zmienimy na przyciemnione na przykład. A to tego nie chcę w takim razie. Okej, jeżeli chodzi o modyfikacje, to tyle. Ja nie chcę tu za bardzo właśnie modyfikować tego. Czemu mi się pogoda zmieniła? Ja chcę może, kurczę, pogodę, która będzie mi tutaj dawała takie fajne kolorki. O, że oczojebus to jeszcze bardziej będzie oczojebus w tym momencie. Ja pierdzielę, ale to rzuca. Naprawdę, mój ci on. Powiem wam, że rzuca jak diabła, jak szatana ten samochód. Okej, pobawmy się, rozpędźmy się troszeczkę. Jezu, ja tego nie zatrzymam, to rzuca... To powinno pływać jeszcze. O, gdyby to pływało, to by było niezłe. Ja pierdzie... Ej, w ogóle patrzcie, jak na tej kamerze super wygląda miasto w tym momencie. Jak w tym, jak w GTA 4 to wygląda miasto, te starsze takie budynki. Ja pierdzie, no to była tylko kwestia czasu, aż zrzuci nam ten samochód na dach. Ja pierdziele. Patrzcie, jak on tutaj kręci lewo i prawo. Boże. Jezu, co się dzieje? Ja pierdzie, mam nadzieję, że wam się spodoba ten odcinek równie mocno jak mi, bo naprawdę ten samochodzik jest genialny po prostu. Ciekawe, czy ja mogę po jakimś samochodzie przejechać. Jezu, ja mogę po samochodach jeździć. Patrzcie, to właśnie teoretycznie ten handling był nazwany do tej mapki tak, że możesz wjechać po praktycznie wszystkim. Także... Ja pierdzielę. Ej, dobre to jest, podoba mi się. Patrzcie, jak to zarzuca. Ja pierdzielę. No trudno mi jest coś jeszcze powiedzieć tutaj, bo ja tak jak już wspominałem, no ja się na samochodach jakoś nie znam i nie wiem, od czego to wszystko zależy. No pewnie jakieś amorki, tak? Jakieś sprężynki i tego typu rzeczy tutaj. Nawet wydaje mi się, że ten przód jest tak podwójnie zrobiony, widzicie, że to auto może tak skakać. Trochę jak, nie wiem, czy jak monstery troszeczkę w niektórych miejscach, w niektórych momentach, ale naprawdę, co się z tym samochodem dzieje? Ej, nie, musimy, powiem wam tak. Podstawową sprawą będzie, myślę, sprawdzenie tego samochodu jednak na lotnisku. Jak wszystkie samochody, które przerabiamy, myślę, że i ten trzeba przerobić. Ogólnie w ogóle wracając do tego, że jest teraz, jak wy to oglądacie, jest wtorek, to wczoraj teoretycznie według waszych doniesień był chyba taki nominalny koniec roku szkolnego, w sensie, że już oceny wystawione, tak? Więc co, macie jakieś plany może na wakacje, ludzie? Ciekawe, to podzielcie się nimi, śmiało. Moim planem póki co jest na tę niedzielę wyjazd do Katowic. Spotkanie się może z Zirkiem, jakaś fotka na fanpage albo na Instagramka wleci. Spotkanie się z Deniosem i pójście z Deniosem na koncert Gorillaza w Katowicach. Może ktoś z was lubi też ten zespół. Może ktoś z was będzie, także piszcie śmiało. A póki co na wakacje, to póki co zrobiłem tak, powiem wam tak, zrobiłem paszport niedawno i na pewno chcę się na Ukrainę wybrać, do Lwowa, bo z Przemyśla jest bezpośredni pociąg do Lwowa, a ponoć jest tam tak tanio, przynajmniej dla nas, dla Polaków, że można za kilka stówek parę dni się tam pobawić, także niezła sprawa, tak myślę, że jakiś trip, a póki co, no to po Polsce, może do Krakowa na ten event, bo chłopaki coś mówiło o evencie w Krakowie, no to może jakiś event na wakacje w Krakowie. A tak to póki co, nie wiem, może w góry coś. Damn, ale zarzuca tym samochodem, kocham ten samochód już. Ja pierdzielę, jakby zrobili taki do GTA po prostu, wrzucili ten samochód. Przecież to byłby genialny samochód, żeby poskakać. Stan ty tym samochodem czy coś? No patrzcie, na dwóch kołach ja cisnę teraz. Ja pierdzielę, nawet da się jakoś przyzwyczaić po pewnym czasie do sterowania tym samochodem. Fajnie można właśnie poskakać czy coś. Prędkość też nie ma małej, powiem wam. Też jakoś się rozpędza całkiem nieźle. Jezu, ile wskaźników. Okej. Patrzcie, jak się hamuje tym samochodem. O, dokładnie w ten sposób, tyłem.
Dobra, teraz chwila ciszy dla ludzi, którzy chcą posłuchać silnika. No powiem tak, do najszybszych samochodów to nie należy. Aczkolwiek też bez przesady. Patrzcie, jak go zarzuca. Można sobie zrobić w ogóle na takim twarde zawieszenie, żeby jednak was tak nie rzucało za każdym razem. Jakiś jeden przycisk. Dobra, z kamery pierwszoosobowej jeszcze. Okej. Dobra, zatrzymaj się. Fuck, dokładnie. No damn, ten samochodzik, on się nie chce zatrzymać. Co on ma tutaj w ogóle z tyłu? A, piwo! No to nieźle, piwo to moje paliwo, jak niektórzy mawiają. W ogóle czy tam jest wlew, tam jest bak z tyłu? Widzicie to? To jest bak czy coś? Dobra, czy damy się od czegoś tutaj odbić jeszcze? Ja pierdzielę, najpierw to trzeba poćwiczyć wchodzenie w ogóle w zakręty. Po człowieku na pewno się da przejechać. Okej, ale to nie był problem większy. Nigdy. Dla żadnego samochodu. Patrzcie, na przykład jakbym chciał tu zajechać. Taki teścik zróbmy. Aha, no easy. Okej. To byłby świetny samochód do przechodzenia mapek tego, jak były takie mapki te trudne ostatnio do przechodzenia. To byłoby przecież genialne, żeby po tych stopniach takich wjeżdżać. Jak to tak rzuca, no patrzcie, to na wszystko wiedzie, jak będzie miało jakiś podjazd zrobiony. No to po ścianie może wjeżdżać kawałek nawet. Okej, dobra, ustaw się, please. Dobra, jedziemy, kawałeczek. Przejedźmy się. Samolocik widzimy po drodze. Ale patrzcie, na przykład tu. No tylko trudno jest wykręcić w cokolwiek, jak już się rozpędzimy na dobre. Patrzcie, przez coś takiego na przykład przejazd. No, my sobie easy przeskakujemy. Normalnie stanty by można na tym było robić. God damn. Dajcie, hej, Rockstar, dodajcie taki samochodzik. No patrzcie, on się wybija po prostu na... Na tym, no jak ten, jak motocykl w sensie, na takich hopsach prostych. God damn, son. Schodki, żaden problem. Okej, witam. Ja tutaj samochodzikiem przyjechałem. Coś takiego? Żaden problem! Ja pierdzielę, samochód nie do pokonania. Co? Przeskoczył przez limuzynę! X fucking D! Ej, nie no, genialny samochód. Podoba mi się wciul. Powiem tak, podoba mi się mega samochodzik. Ja pierdzielę! Ja bym mógł sobie tak poskakać! Dajcie, Rockstar, please! Bliska Rockstar, trzeba pisać, dajcie znać na czacie, kurczę, na czacie, w komentarzach. Rockstar, please, dodajcie taki samochód do tej gry. Ta gra będzie jeszcze śmieszniejsza niż była do tej pory. A i tak była mega śmieszna, halo. Rockstar, dodajcie takie rzeczy. Przecież to jest genialne po prostu, możemy takie rzeczy robić. Takie coś ustawić i skoki nad czymś można byłoby robić, nad samochodami na przykład. Dobra, damn. Patrzcie, jak się skręca, tak się, leciutko. Trzeba tak leciuteńko skręcać i wtedy wszystko wychodzi bez najmniejszego problemu. Dobra, patrzcie, jak na ręcznym pali. Okej. Ja bym chciał na czymś skoczyć. Może wrócimy do stylu miastowego jeszcze na chwilę. Patrzcie, jak dałem radę. Jak chcemy skręcać w lewo, to tak naprawdę musimy w prawo jeszcze trochę poklikać. Damn. Prawie, idealnie, odbitka od siatki. Dobrze, przynajmniej są te rurki tutaj, które odgradzają człowieka od śmierci. Tak naprawdę w tym momencie. Naszego Franklinka biednego. Dobra, lecimy stąd. Dawać, długa. On jakby nad tym przeskoczył, to było... Aha, no dziękuję bardzo, że ktoś otworzył, dzięki. Fajnie, fajnie się tu bawicie, no serio się fajnie bawicie. A może byście mi otworzyli? Ja rozumiem, że ja mogę przeskoczyć przez to wszystko. Ale jednak poczułbym satysfakcję, gdybyście otworzyli mi. Dobra, lamusy, kurde, przeskakuję przez to elo. 3-2-0. Dobra, patrzcie. Easy, po samochodzie.
W ogóle policja kogoś ściga na górze. Ej, patrzcie, policja się z kimś strzela na górze. No skacz tu, gościu. Ja pierdykam, ten samochód jest genialny. Ja już się nie mogę doczekać, żeby na tej drugiej mapce go przetestować. Tylko, no rzucę tym samochodem niestety. To jest niestety fakt, ale no coś za coś, tak? No chcemy mieć samochód, który przejdzie przez wszystko. No to musimy być przygotowani na to, że go będzie rzucać. No okej, okay. No genialny po prostu wóz. No serio, no przetestujcie sobie. Bardzo polecam te modyfikacje do ściągnięcia. Jedna z lepszych modyfikacji. Okej, okay, jeszcze test na samochodzikach trzeba zrobić. Okej, okay, pyk i teraz tak. Łup! Okej, okay. Dobra, przeskoczek, jeszcze jeden jakiś przeskok. Dawaj, przeskok po tym samochodzie, elo. Tylko no rzuca jeszcze później. Ogarnąć bardziej to sterowanie. W sensie ja bym musiał bardziej to ogarnąć, bo chyba jest dobrze zrobione ogólnie w grze. No i kurczę, możemy świetnie po samochodach przejeżdżać. Albo jakby taką beczkę jeszcze dziabnąć, tej. To jest dobry pomysł. Tylko trzeba byłoby idealnie najechać i odbić w drugą stronę jakoś w dobrym momencie też. No patrzcie, to po wszystkim jeździ. No przyjechał sobie samochodzik, przejechałem po nim, elo po prostu, no także tego. Dobra ludzie, myślę, że na tyle to było, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek z GTA 5, na singlu oczywiście. Jeżeli odcineczek wam się spodobał, a mam taką szczerą nadzieję, że teraz tak, że wam się mega spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem, włączcie też powiadomienia, by te filmy jednak wam się pojawiały, albo była większa szansa na to, że wam się pojawią te filmy. No i oczywiście zapraszam też na kolejne odcinki, tak jak mówiłem, GTA Online już jutro z nowej aktualizacji, GTA na singlu w czwartek też z nowej aktualizacji, jeżeli się tylko uda. No i w kolejny wtorek dalej korzystamy z tego samochodu, jednak na mapce przystosowanej właśnie do takich testów ciężkich, można powiedzieć. Także ja dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć!